Samo pytanie na początek się nasuwa, proste, ta zmiana rywala, to co się wydarzyło przed tą galą, jak wpłynęło na przygotowania i jak w ogóle odbiera to, co się stało właśnie tuż przed KSW 44? Si wypowiedzi falar sobre la situação, com troca do seu adversário. Na verdade, uma coisa que me deixou muito triste, porque estava esperando fazer essa luta pelo cinturão e contra o Zumbi, que é grande adversário, mas... eu sou funcionário do KSW, então eu tenho que lutar com o que eles me mandam. Então eu não tenho que escolher, eu tenho que lutar, somente isso. No, byłem trochę smutny, że nie będę mógł zawalczyć o pas, bo bardzo tego chciałem. Przygotowałem się na 5 rund, na walkę z wielkim przeciwnikiem. No, ale jestem przygotowany, więc jestem tylko pracownikiem KSW, więc wykonuję swoją pracę. Walka odbędzie się w ustalonej wadze, to będzie catchweight w tym momencie, więc znów jeszcze nie w tej kategorii wagowej, której teoretycznie był mistrzem. To lepiej dla niego, jak to ocenia? A sytuacja z peso, com catchweight, que você vai lutar no 68. A sytuacja é favorável para você? Não digo favorável, mas é mais tranquilo, é 2 quilos a menos que eu tenho que tirar na minha pesagem, né? Para mim bater 66, querendo ou não, é pouco ruim. Me sacrifico muito, mas não faz tanta diferença. Nie jest to zbyt duża różnica dla mnie. Jedyną różnicą jest to, że muszę zbić o mniej 2 kilo, co jest po prostu lepsze dla mojego ciała. Marian jest dość wysokim zawodnikiem jak na tą kategorię. Powiedz mi, czy nie obawiasz się tych jego warunków fizycznych? Marian, seu adversário é pouco alto para essa divisão. Você tem, você acha que isso é perigoso para você? Sim, ele é acho que como qualquer outro adversário, é que tem que ser respeitado, ele não tem 26 lutas à toa. A envergadura sim favorece ele, mas eu tenho vários tipos de sparring, gente grande, gente pequena, então para mim não vai interferir em muita coisa. Muszę go szanować tak jak każdego zawodnika, z którym walczyłem. Wiem, że jest dobrym zawodnikiem, przewalczył 26 walk ma na koncie. No tak, zasięg ma trochę lepszy, ale dla mnie to nie jest zbyt duży problem, bo sam walczyłem z mniejszymi, z wyższymi, więc to nie jest. Muszę na to uważać, ale nie jest to główny problem. Zmiana rywala w takim momencie, to jest jakiś trudny element, jeśli chodzi o przygotowania? To powoduje jakieś zmiany, czy to, co się wydarzyło, czyli że wejście, wskoczenie Mariana Ziółkowskiego do tej walki, coś jakby odmieniło, jeśli chodzi o twój plan przygotowań do tego pojedynku? A essa troca do adversário mudou alguma coisa nas suas preparações? Na verdade, muda sim, é pouco ruim. A gente, querendo ou não, faz todo camp ali voltado para uma pessoa, do nada muda, dá... Não tem como eu falar que não, dá choque no meio do treinamento, mas como eu sempre falo, eu não procuro treinar só uma modalidade, eu procuro treinar de tudo e com todos. Eu acho que não tenho essa, tipo, eu vou lutar com um cara que é de 1,60m, eu vou buscar sparring de 1,60m. Eu procuro treinar com todo mundo por igual, o que tem na academia eu procuro usar os materiais humanos. Então acho que não vai interferir muita coisa não. Nie, zbytnio nie zmieniły się moje przygotowania przed tą walką. To nie jest tak, że nagle ktoś, kto będzie wyższy o 5 czy tam 7 centymetrów, zmieni totalnie mój system treningowy. Ja przygotowuję się pod każdego zawodnika, jak ciężko potrafię, więc do tego też przeszedłem cały obóz treningowy i no nie, po prostu dużo nie zmieniło. Najpierw stracił pas, nie walcząc, no bo to się okazało, że kwestie związane są z zupełnie innymi okolicznościami. To była kwestia wagi. Teraz znów nie będzie mógł walczyć o pas, no bo nastąpiła zmiana rywala. Jest to frustrujące, jest to takie trochę irytujące, że cały ten okres tak się dość pechowo poukładał? É muito irritado para você. Você está muito irritado pela essa situação que você não pode pegar seu cinturão de volta. Sim, acho que é uma situação muito chata, né? Ficou uma situação chata, até mesmo porque o correto seria eu lutar com qualquer um, porque eu fiz minha parte, né? Eu tô batendo meu peso, eu fiz o meu treinamento,
Então eu acho que é um pouco injusto deles comigo, né? De não me dar a oportunidade do cinturão e se ter que esperar o Zumbi. Mas eu também entendo o lado do Zumbi, eu sou atleta, eu sei que acontece, são fatalidades, são acidentes, aconteceu um acidente com ele e eu vou esperar, não tem problema algum. No trochę jest dla mnie smutne, trochę szkoda, że nie mogę zawalczyć o pas, że nie mogę go odzyskać. No, ja tak jakby ze swojej strony wykonałem całą robotę. Przygotowywałem się, będę zrzucał wagę, więc szkoda, że nie mogę teraz zawalczyć o pas, a później poczekać po prostu na zombie i z nim zawalczyć jeszcze raz już jako posiadacz pasa. Ale wiem, rozumiem tę sytuację, Zombiego, także czekam na niego. Życzę mu jak najszybszego powrotu do zdrowia. No i wiem, że ta walka się wydarzy. Thank you.